Siemano wszystkim, witam ponownie na podcaście grupowym grupy Betony T29. Temat Lechia, emigracja, wracę ponownie, bo jednak nie ma kurwa granic, których nie przejdziemy. Tym razem uczymy się ponownie na Wyspach. Moim, naszym, waszym gościem jest Adam. Siemano, Adaś. Cześć, witam wszystkich, witam białożoną brać w Polsce i na emigracji na całym świecie. Zapowiedziałem Ciebie jako Adam, ale wiem, że Ciebie znają troszeczkę inaczej. Chciałbyś się przedstawić po ksywie? No, jestem czarny. Znaczy się, chyba czarny. Dla wtajemniczonych wystarczy, tak? Myślę, że będzie łatwiej, bo teraz Ciebie odpowiednio, wiesz, teraz Ciebie rozpoznają. Słuchaj, no temat Lechia i emigracja, tak? No, jesteśmy na Wyspach. Mieszkamy tutaj, ale sercem ciągle jesteśmy w Gdańsku. Wiem, że jeździsz troszeczkę częściej ode mnie. Twój ostatni wyjazd to był chyba na Macedonię? Tak. Czy jeszcze tak. To wiemy? Nie, w Warszawie byłem. Byłem w Warszawie. Ale na Macedonii chyba też tam jechałeś w pucharze, nie? Byłem. To... Razem z Bartkiem jednym samolotem żeśmy lecieli. Z Lutą. I powiedz mi, jak wrażenie ogólnie? No fajnie, fajna przygoda, wiesz, tylko że za gorąco. No trochę gorąco, ty, no, ale też było dosyć dużo chłopaków. Pojechało ogólnie z Gdańska, niektórzy jechali samochodem 3 dni. Niektórzy tam polecieli, no myślę, że była fajna opcja, żeby się spotkać, zobaczyć. Ja niestety nie miałem takiej możliwości, no. Gdzieś widziałem zdjęcia, jakieś tam filmiki gdzieś poupychane, wiesz, niektóre prywatne, niektóre gdzieś tam były udostępnione, no. Myślę, że bardzo fajny wyjazd, nie? Tak, wiesz, w szczególności dla nas emigracji, nie? Bo jest taka sprawa, że ja po prostu się trzymam ze swoją dzielnicą, z Biskupią, nie? I nas było 12. Zresztą, nie chwaląc się, Biskupia była jako jedyna z dzielnic w 2 ostatnich sezonach na wszystkich wyjazdach. No to ci powiem, że taki dosyć dobry wynik. Dobry wynik, bo jak ja gadam z moimi znajomymi, to znaczy wiesz, z tych moich roczników, gdzieś tam z najbliższych moich znajomych z Przymorza, to oni już tak... No ciężko, kiedyś pamiętam, żeśmy jeździli wszyscy, na przykład było nas 30, około 30 tak osób, to myśmy zawsze jeździli taką sztywną ekipą z Przymorza. Ostatnio mój znajomy, pozdrawiam Dimas, on powiedział, że no tak jak maksymalnie się zbierzemy w 10 osób, to jest dobrze, nie? Więc jak Biskupie działa prężnie na wyjazdach, to jest bardzo dobry znak. No, na każdym wyjeździe. Słuchaj, a tak szybciutko przejdźmy już tutaj do naszych takich lokalnych tematów. Zaczepiłem Ciebie z zapytaniem o FC England, bo wiem, że masz jakieś doświadczenia z nimi. Myśmy tutaj mieli na kanale rozmowę z Damianem. Opowiadał trochę, jak to się zaczęło i jak to się skończyło. Szkoda troszeczkę, bo jak... Dla mnie, z mojej oceny, z perspektywy czasu, bardzo fajny projekt. Ja wiem, że było troszeczkę powiedziane, bardzo dużo niedopowiedziane. Może masz jakieś swoje odniesienia co do tego, jak to wyglądało? Wiesz, mam, jasne, że mam, bo mam nawet trochę taki żal. Bo jak założyliśmy z kumplami Lwy Północy, ja byłem na emigracji, jestem już tutaj ponad 17 lat. I zauważyłem właśnie FC England, jak to się mówi, pukałem do nich. No chciałem nawiązać kontakt, wiesz, jak to się mówi, jak się jest na obczyźnie na co dzień, no to chciałem jak najczęściej kontakt z nimi, ale nie wiem, czy zobaczyli, że ja jestem z Lwów Północy, czy jak? No zignorowali mnie, no. Znaczy wiesz co, jak żeśmy gadali tam z Damianem, to on powiedział, że ich takim celem nadrzędnym, dla którego w ogóle założyli fan klub, to było to, żeby jeździć na mecze, tak?
oni chyba na samym początku nie zdawali sobie sprawy, wiesz, że fan klub może urosnąć do takiej rangi, że to są spotkania, że to są, no... Oni tak naprawdę chcieli to wszystko tylko i wyłącznie zawęzić do wspólnych wyjazdów, tak? Wiesz, żeby się zebrać, żeby jeździć co, nie wiem, co 2-3 tygodnie, żeby pojechać sobie, polecieć do Gdańska, obejrzeć mecz, no i wrócić. Z tym, że chyba na początku nie byli świadomi tego, jak duża społeczność mieszka na Wyspach. I jak to się zaczęło rozrastać, nie byli do końca chyba gotowi na to, z czym się... Ja mówię o samym początku ich działalności. Bo tak jak mówisz, znamy, że później to oni już tam się troszeczkę, wiesz, zastali. Ale mówisz, że ty masz to, z nimi troszeczkę takie doświadczenia na biegunie od tego, co ja mówię, czyli takie nie do końca pozytywne. Znaczy się nie, to nie chodzi o to, tylko całkiem możliwe, że było tak, jak ty mówisz, że oni się tak trochę zamknęli, że oni im nie chodziło o jakieś tam właśnie spotkania i takie bajery. Tylko, że wiesz, sam znasz po sobie, że jak jesteśmy na obczyźnie, no to potrzebujemy kontaktu, tak jak Bartek mówił. Jakieś spotkania, tu wypady, coś tego, wiesz. No ja będąc na obczyźnie, jak to się mówi, zostawiłem Lwy Północy w Polsce, no chciałem jakoś tak, wiesz, i trochę może wspomóc organizacją, coś tego, wiesz. No ale powiedzmy, nie dogadaliśmy się, jakoś to się minęło. Ja jeszcze tym bardziej byłem taki trochę, wiesz, rozgoryczony. Bardziej zacząłem, chodzi mi po prostu, wiesz, próbowałem, bo ta Słuchaj, flaga... my tutaj możemy przeklinać, tak? No, nie trzeba mówić rozgoryczonym, można mówić dosadnie, byłem mocno wkurwiony na kogoś. No to byłem mega wkurwiony, tak, że jakbym dorwał kogoś, kto był za to odpowiedzialny, to by dostał z liścia. Bo wiesz co? Mi nie chodzi o to, że ja się chciałem kupić. Tylko to było na takiej zasadzie, że ja próbowałem zrobić flagę biało-zielona emigracja. Mm-hmm. Próbowałem do nich dotrzeć. Bo jak na lechjagda.pl na forum dałem taką propozycję, to były achy, ochy, o tak, 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 tak. No i prawdę mówiąc, jak przyszło do zbiórki pieniędzy, no to nie było komu złożyć się na tą flagę. Ja już nie będę mówił o kosztach, bo mam wyjebane w te koszty i tak dalej. Zrobiłem tą flagę, dociągnąłem do końca. Mi nie chodziło o to, wiesz, bo ja nawet moim kumplom mówiłem, no ja już nie będę mówił komu, ale nie, mówiłem, tutaj, wiesz, że tutaj, ja mogę tą flagę sam zrobić, rozumiesz mnie, nie? Tylko mi chodziło o taki rozdźwięk, żeby jak najwięcej flag było na tej fladze, jak najwięcej emigracji, żeby powiesić ją, bo wtedy jeszcze na Trauguta było, żeby ją powiesić i żeby ludzie zobaczyli, skąd my jesteśmy, z ilu krajów, rozumiesz mnie? Czy mówimy o tej fladze, gdzie była Lechia i emigracja, na zielonym tle, białe napisy i te flagi na dole? Flagi były u góry. Biało-zielona emigracja jest ta flaga. Ona jest bardzo długa i ma wszystkie flagi emigracji. A wiesz, że mogę pomylić? Ja powiedziałem na dole, one mogą być u góry. Wiem, że było bardzo dużo różnych flag państwowych i tam były, Holendrzy, wiesz, tam się Holandia tak, przewijała, tak. To było tak. O tą flagę mi chodziło. I między innymi chciałem dopukać się do FC England. No ale... No... Wyszło jak wyszło, zesrało się i koniec, no. Tak samo było z flagą Stara Gwardia. Zaproponowałem. Tak. Wyszło na to, że sam ją zrobiłem i miałem wyjebane na to wszystko. Mało tego, później ultrasi do mnie mówili, że Stara Gwardia domaga się wywieszania flagi. Tej flagi na płocie. Bo to jest, kurwa, wiesz co, jakaś chyba pomyłka troszeczkę. Ja tą flagę sam zrobiłem. Starą Gwardię. Znaczy wiesz, no, słuchaj, wiemy, kto od zawsze odpowiada za wywieszanie flag, tak? No tak, ale wiesz, wiele spraw
ja z paroma ludźmi, którzy są dzisiaj decyzyjni i tak dalej, doszliśmy do takiego wniosku, że pewne tematy żeśmy zamknęli i nie ma srania po krzakach, jedziemy dalej. No i jedziemy dalej, no. Ja dalej jestem w Lwach Północy, mam z wszystkimi kontakty i tak dalej, i wiesz, jazda, no. I tak aż do śmierci. I obym nawet jeszcze dzień dłużej. Ale odpowiedz mi na jedno. Bo słuchaj, powiedz co, bo my teraz o tym rozmawiamy, a jeżeli ktoś jest od nas młodszy o kilka lat, to może wiesz, dla niego to są nawet jakieś hasła, dla niego to jest kurwa niepojęte, bo wiesz, bo troszeczkę to może inaczej wyglądać. Ja mówię o słuchaczach na przykład młodszych od nas, o kibicach młodszych od nas od parę lat, bo to ci też, tacy też się zdarzają, ale większość to jest na przykład w naszym przedziale wiekowym. Ale powiedz mi tak, dotarcie z powrotem z imigracji do Gdańska, tak, i przełożenie tego wszystkiego, żeby czyny stały się realne, wiesz, na przykład założenia z wysp stały się realne w Gdańsku, to musiało pochłonąć dużo twojego czasu. I my mówimy o czasach, które były troszeczkę bardziej skomplikowane medialnie. No na pewno, jasne, że... Ale teraz jest o tyle łatwiej, wiesz, bo teraz się można połączyć przez, wiesz, przez WhatsAppy, Messengery, tak, można coś dogadać. 10-15 lat temu to nie było takie oczywiste, nie? No, wiesz, popytaj się ludzi, ja potrafiłem jechać stąd, z wysp, na urlop do Gdańska z żoną i dziećmi, tak? I wyobraź sobie, wiesz co ja robiłem? Byłem na stadionie Traugutta i malowałem Lechię. No i powiem ci, że słuchaj, takie coś jest niepojęte teraz dla kogoś, tak? To, ale to były, wiesz, to były inne czasy, wtedy tak się żyło, wtedy to miało sens. Dla mnie, ja uważam, że kiedyś miałem taką rozmowę, to była chyba moja pierwsza rozmowa z Bączkiem, z Mateuszem Bąkiem, i ja mu zadałem pytanie, czy nie uważasz, że kibicowanie za mocno się przeniosło do internetu? On jako piłkarz, były piłkarz, tak? No, były piłkarz, były pracownik Lechii, ale tak naprawdę lechista z krwi i kości. Powiedział krótko, no, przeniosło się, bo tak ludzie, to, którzy teraz w tej przestrzeni medialnej są z Lechią, tam się przenieśli, prawdziwi kibice są na stadionie, no. Powiem ci, że tą odpowiedzią Bączek mnie troszeczkę zawstydził, bo ja chciałem mu zadać pytanie takie, wiesz, medialne, takie, wiesz, nad którym się można pochylić, ale on to wszystko, wiesz, spuentował tak gdzieś, no, w kilku słowach, no. Ale miał 100% kurwa rację, nie? Wiesz, no, może wychowaliśmy się w innych czasach, może żyliśmy w innych czasach. No ale jak to się odnosi teraz, tak? No skoro mogliśmy być bardziej zdyscyplinowani wtedy, kiedy były mniejsze możliwości, to czemu teraz jesteśmy tak obojętni, kiedy są większe możliwości? Kiedyś powiedziałeś mi coś takiego, że trzeba namawiać ludzi, pomagać im i tak dalej. I to jest prawda, bo nie bójmy się tego słowa. Każdy z nas zaczynał na Lechii. Nikt od początku nie był na pierwszej linii z wypiętą piersią i wielce kozak. Myśmy też, ja pamiętam swoje lata, ja siedziałem najpierw pod płotem, jeszcze prosta była, młyn był na prostej, pod płotem siedziałem, później człowiek troszeczkę podrósł, to z boku młyna siedziałem, coraz bliżej, coraz bliżej i tak dalej. Więc ja tylko mogę powiedzieć jedno. Jeśli są młodzi, jacyś nastolatkowie i chcieliby coś zadziałać, czy w Ultrasach, czy w Lwach Północy, czy cokolwiek, to niech się nie boją pytań. Niech się nie boją tego, bo tylko głupek ich wyśmieje, że on jeszcze, taki chłopak, nic nie wie. Bo, dokładnie. No nikt z nas nie był kozakiem od razu. Oczywiście, wiesz, my możemy o tym rozmawiać, bo my mamy jakiś tam wachlarz doświadczeń z tytułu, żeśmy przeżyli trochę lat wcześniej, tak? Ale myśmy też, ja wiem, że to może zabrzmieć głupio, kurwa, i trywialnie, ale myśmy też byli młodsi,
Tak? Myśmy się też od kogoś uczyli. Ktoś też nas wprowadzał i też przechodziliśmy ten czas, nie wiem, takiej, wiesz, no, zdystansowanej aklimatyzacji. Ja też kiedyś to pamiętam, jak jeździłem z naszymi kolegami na Lechie. Ja byłem ten najmłodszy, dużo, dużo młodszy, tak? Bo oni byli starsi ode mnie o co najmniej 5 lat. To ja też byłem taki, wiesz, cichy małolat, który stał gdzieś tam z szalikiem z tyłu i się w ogóle nie odzywał, nie? Dokładnie, wiesz, ja to pamiętam. Mój pierwszy wyjazd na Lechię z Zalechią to był 45 lat temu, nie? Także ja startowałem dosyć szybko, bo miałem 9 lat. Ale z roku na rok człowiek nabierał tego doświadczenia i tak jak ty mówisz, zresztą inna dyscyplina była. Człowiek znał swoje miejsce w szeregu, ale chodzi mi o to, że teraz ta młodzież, u mnie na przykład na Biskupiej są 18-latkowie i oni zaczynają. I oni też się bali zapytać, jak mają się zachować, co, jak. No to ja im normalnie powiedziałem, chłopaki, wy się przestańcie się stresować, bo oni mieli większy stres, wiesz, niż to wszystko warte było. Ale rozumiesz to, Adaś, 18-latkowie, które zaczynają. Ja jak zaczynałem, to miałem chyba 13 lat, wiesz. To ja byłem totalny gnojek, nie? Znaczy, wiesz, że oni... Tu chodziło mi raczej bardziej o wyjazdy, nie? Bo na Lechie chodzili, ale zaczęli wyjazdy. No nie ukrywajmy się, wiesz, oni jeszcze, niektórzy jeszcze się uczyli i nie mieli pieniążków tak za dużo, no wyskrobali i dla nich przykładowo pierwszy wyjazd to było przeżycie, mega, nie? Dokładnie, słuchaj, ja jeszcze pamiętam wyjazdy, miałem chyba wtedy 17-18 lat. To były te czasy, kiedy Lechia się odradzała, to nasze wyjazdy, to wiesz gdzie były, tak? Dzierzgoniów, Sopot, tak, nie wiem, wszystkie takie średnie rumiewe i chorowo, kiedy Lechia, wiesz, się odradzała po 2001 roku, tak? I myśmy kurwa jeździli po tych wszystkich wsiach, więc wiesz, kiedyś za moich czasów, tak, kiedy ja zaliczałem wyjazd za wyjazdem, to wyjazdy były SKM-ką, no, albo kurwa autobusem podmiejskim. Nie, tak właśnie. Się też kiedyś jeździło, nie? Ale no wiesz, czasy się zmieniły. No ja miałem o tyle dobrze, bo mnie szwagier i brat wzięli do Szczecina, na Arkonie Szczecin. To był 1977 rok. Ale... To już piękne czasy. To już piękne czasy wspominamy. Tutaj ci powiem, że nawet byś zawstydził spikaja Marcina Gałka datami, tak? Bo on pamięta wszystko od 83 roku, nie? Ale ja z Marcinem mam bardzo dobry kontakt. My się znamy też 15 lat przeszło. 17 prawie. Także wiesz. On wie to wszystko, bo zresztą do Warszawy i z Warszawy w jednym autokarze żeśmy byli. Teraz? Ostatnim? Tak. O, Marcin, no, tak, cały wiesz. Czas jeździ. Ale też nagrywałem z nim, mam gdzieś Wielka Lechia moich marzeń. I zapytałem go o to, czy Wielka Lechia, znaczy Wielka Lechia moich marzeń, ale w odniesieniu do niego, czy to był ten sezon 2015-2016, czy to dopiero nadejdzie, czy to był, wiesz, ten sezon tej drużyny Stokowca, kiedy zdobyli Puchar Polski. To samo pytanie zadałem Mateuszowi Bączkowi, nie? Wiesz, i on, Mati Bąk mi odpowiedział na to tak, że znowu się zawstydziłem troszeczkę, bo on mówi, że Wielka Lechia jest zawsze, nie? Bo to my nią jesteśmy. Powiem ci, że odpowiedział tak, że kurwa, aż mi było trochę głupio, nie? No ja słuchałem to. Zresztą ja wszystkie twoje relacje słucham. Wiesz, no tak. Ja ci powiem szczerze, tak z ręką na sercu, że ja mam taką nadzieję, że jeszcze będzie lepiej. Owszem, to powiem ci tak, mam nadzieję, że będzie lepiej sportowo, ale to nie jest dla mnie najważniejsze. Mam nadzieję, że będzie lepiej kibicowsko, że no nie, że wrócimy do tego, co było na przykład 20 lat temu, ale że będzie znowu takie zapotrzebowanie,
że ten nasz stadion, wiadomo, że on jest za duży. On jest za duży, ale nie jest niemożliwe wypełnić go na przykład na 20 tysięcy, także znowu do tego wrócimy. No jasne, że tak, jasne. Słuchaj, też muszę ci coś takiego powiedzieć, że na meczu u siebie byłem 3 albo 4 lata temu. Mhm. Bo powiedziałem, że póki jest Mandziara, to moja noga nie powstanie. No, słuchaj, no tutaj mogę cię odesłać do tego, co powiedział właśnie Marcin Gałek. No, chodzisz na Mandziarę, czy chodzisz na Lechię? Tak? Nie, 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 nie. To znaczy się, wiesz, ja z Marcinem już wiele razy ten temat poruszałem. To nie chodzi mi po prostu o, że ja na Lechię chodzę, a nie na Mandziarę. Dla mnie to jest... absolutnie ja nikomu nie odejmuję czci i wiary i tak dalej. Ja namawiam ludzi, żeby chodzili. Nie, nie, to nie jest tak, że ja za bojkotem jestem i tak dalej. Po prostu sobie tak powiedziałem i tak jest. Ten, kto mnie zna, to wie, że ja z gęby dupy nigdy nie robię. Ale ja właśnie to, po to cię... Wiesz, po to, cię, to jest po to na takiej cię... zasadzie, że... Tak? Po to ciebie wywołałem do tego pytania, bo jest wiele ludzi, młodszych od ciebie, ode mnie, młodszych od nas, którzy robią sobie z tego sloganu wymówkę. Ja wiem, że ty z tego sloganu, że ty z tego czegoś nie robisz sobie wymówki, ale wiesz co, jak ja to powiem, to nie będziesz miał takiego przesłania, jak ty to powiesz. Dlatego właśnie to, co mówisz, przekaż to ludziom, tak? Niech ktoś to kurwa usłyszy. Bo jeżeli ty tak uważasz, może komuś da to do myślenia. Słuchaj, ja po prostu powiedziałem, że absolutnie ani się od ludzi nie odwracam, ani nic, tylko przyjąłem sobie taką zasadę. Na wyjazdy jeżdżę i tak dalej, latam. Mhm. Nieraz jest tak, że ja rodziny w Polsce nie widuję. Kumpel mnie odbiera z lotniska, jadę na wyjazd, odwozi mnie na lotnisko, ja wracam do Anglii, rozumiesz? Na takiej zasadzie. Bo ja jestem lechistą, ale tu mi chodzi po prostu o to, że ja bym też wolał, przyjemniej by mi było widzieć cały młyn zapełniony, przykładowo. Najlepiej 2 piętra jeszcze. Tak. I wiesz, ale ja jako ja powiedziałem, że ja tam nie pójdę, nie? Ale to nie znaczy, że ja komuś, wiesz, sugeruję, żeby nie dawał zarobić Mandziarze i tak dalej, nie? Każdy ma swój, wiesz. To znaczy, a ja ci powiem, ja jeszcze uzupełnię tą twoją wiadomość. Ja uważam, że są ludzie, którzy częściej niż my wykorzystują na przykład, nie wiem, emblemat Lechii do pokazywania się w social mediach. Ja teraz uważam, dobra, spoko, ja ci tego wcale nie odpowiem, jesteś kibicem, pokaż mnie. Chcesz być identyfikowany z Legią, wiesz, z Lechią, tak? Nie tylko na mecze na przykład z Legią, bo wiesz, bo wtedy jest bardzo duże, wiesz, poruszenie. Do tego chciałem dążyć, ale skoro jesteś lechistą, to w takim razie kurwa, teraz iść na stadion. Pokaż się, wiesz, zamiast wykupywać, nie wiem, abonamenty, czy jakieś streamy, czy oglądać to nie wiadomo gdzie, idź kurwa na stadion, szczególnie, że mieszkasz w Gdańsku, nie? Oto wiesz, ja uważam, że to jest czas na przykład na młodych, żeby się wykazali. Jasne, że tak, wiesz, we mnie jest taka zadra. Ja ci powiem może, dlaczego w ogóle ja tak postąpiłem. Założyliśmy Lwy Północy, chłopaki jechali na spotkanie do kuchara, do Wrocławia. Kuchar miał przejąć Lechię. Turnowiecki z Jękiem, achy, ochy. Na spotkaniu mówię do kumpli. I co? Czarny, się nie przejmuj, wszystko będzie dobrze, Kuchar pompuje tyle pieniędzy, że wszystko będzie okej. Okay. No i co wyszło? No. Mało tego, że Turnowiecki z Jękiem w chuja nas zrobili, Kuchar wywalił nas w powietrze, to jeszcze tej szmacie sprzedał Lechię. Bo co ty myślisz, że co? Że Heil Hitler jest właścicielem Lechii?
Znaczy ogólnie, że na początku to jest tam jakieś konsorcjum, tam jest daj mało, spokój, wiesz. Lechia, tam... jest Adasia, Lechia jest Adasia i każdy o tym wie. Każdy, kto chce wiedzieć. Jest, nie jest, jest, jakieś, nie... jest jakieś takie małe pole manewru, że podobno żona Adasia jest właścicielką, tak? No, ale to Jezu, to i tak jest jego i tak, o to mi chodzi, wiesz. A ten cały Berendze, czy tam Wędzel, to jest tylko słupem i nic więcej. A wiesz, najgorsze jest to, że mnie to boli, bo to jest moja Lechia i od razu mi się wkurw automatycznie zapala, rozumiesz? A to powiem ci, że troszeczkę mogę o tym ci dopowiedzieć, bo Wence, gdzieś tam ten Józef Wence, czy jak on tam ma, ten, który ma jeszcze tam cały FCK, tak? On na początku chyba tam posiadał z tych wszystkich udziałów, które oni przejęli, to on chyba posiadał chyba 70%. Już tam, wiesz, nie będę chodził w szczegóły, ale to było tam cały konsorcjum, wiesz, jakieś, tam było niemiecko, hiszpańsko, portugalsko, szwajcarskie. Później się okazało, że to jest tylko i wyłącznie niemiecko-szwajcarskie. Chodziło o jakieś tam przejęcie, kto ma więcej, o kilka akcji. Na początku, dopóki to było, że przeważał WC, to była taka akcja, że Lechia miała pieniążki, o wiele większe. I to było chyba do sezonu 17-18. Później mieliśmy Stokowca. On musiał wyprostować finanse. No i skończyło się, jak skończyło. No, no i mniej więcej to możemy datować na to, od kiedy Mędziara, tak? No, wiesz, on przejął Lechię, tak? No, cały czas ma Lechię. On jest jedynym właścicielem Lechii Gdańsk. No dokładnie, że tak. Tylko wiesz, jest jakaś, ja nie wiem, zmowa milczenia, czy jak. Znaczy ja o tym rozmawiałem z Mateuszem Bączkiem, tak? On bardzo mocno rozgranicza, on nie chce wchodzić w te tematy. Ja go rozumiem, bo to jest były piłkarz, nie wiadomo jak się potoczy się jego życie. Może on kiedyś na przykład wróci do Lechii. Ja nie chcę, żeby on powie coś takiego, co może mu na przykład zamknąć tą drogę. Ja z nim gadałem przed tym nagraniem, powiedzieliśmy sobie, że kilku tematów unikniemy. Nie dlatego, że ja nie chcę usłyszeć, co on ma do powiedzenia. Ja chyba nie chcę mu zadać tego pytania. No chyba, nie, no to jest logiczne, słuchaj, no bo tak jak mówisz, wiesz, on nie może pewnych rzeczy powiedzieć, nie? Nie, on by powiedział wszystko. Tylko ja na przykład nie chcę mu tego zadać pytania. No bo to jest Mati, on odpowie wszystko, on powie, wiesz, no będzie to fajne dla nas, ty tego wysłuchasz, ja tego wysłucham. Będziemy my coś wiedzieli, a może mu to później w życiu zaszkodzić, tak? Ja się cieszę, że wychodzi mu w biznesie, że on jest zadowolony z tego, co on ma. Ale załóżmy, że może na przykład za, nie wiem, rok, dwa, trzy on stwierdzi, że znowu chce wrócić do Lechii, a jakiś taki wywiad, wiesz, może mu się odbić bokiem gdzieś i może to coś zablokować, tak? Dlatego takich pytań nie było. Ale jest bardzo dużo patologii. Jest bardzo dużo patologii. I nikt o tym kurwa nie mówi, bo dalej... Wiesz, mało wiesz, tego, że nie mówi. Jedna patologia się kończy, a druga się zaczyna. I to jest, wiesz, najgorsze. I nawet w ogóle... i nawet chyba jeszcze gorsza. Bo my cały czas uważamy, że wiesz, że Józef Wence jest właścicielem. Kurwa, to jest gówno prawda. Józef Wence w ogóle, on nie jest właścicielem chyba tak naprawdę. Od 5 czy od 4 lat Lechii, tak? Tylko i wyłącznie to jest Adam Mandziara. No dokładnie, słuchaj, no. Wiesz, mnie to najgorzej wkurwia, bo nie wyciągają żadnych wniosków, wiesz. Jak to się mówi, wiesz, świni pluć w oczy, a świnia mówi, że deszcz pada, kurwa, no. Ale słuchaj, wszystko odwracają poza ogonem. Ale teraz też miało być, że będą transfery, tak? Będzie wyjaśnianie składu, będzie nie wiadomo co. Wiesz, ja ostatnio gadałem z Zygą, jak zawiesił swoją działalność w Radzie, nie? I Zyga do mnie mówi, Czarny, mówi, ja już jestem tak, kurwa, mówi, zmęczony,
że no niestety, ale mu nerwy już też padają, no bo słuchaj, chciałbyś być w patologii non-stop, no kurwa, ile można, no. Człowiek, wiesz, no może tam znieść coś, nie coś, ale jak na co dzień, kurwa, widzi jakąś tam patologię, no to wiesz. Słuchaj, ja ci powiem, że ja miałem bardzo dobry kontakt do pewnego czasu z Błażejem. Błażejem J. Albo chuj tam, on i tak tego nie słucha. Z Błażejem Jankiem. Janik. Mieliśmy bardzo dobry kontakt. Błażej mówi mi wszystko, jak tam się ogólnie to wszystko dzieje w klubie, dopóki mógł gadać, nie? No to kurwa, to nie był profesjonalny klub. To wiesz, myśmy patrzyli na to, bo był, bo grał Sławek Peszko, bo grał Marko Pajszą, bo grał, nie wiem, no, Krasić, tak? Wawrzyniak, wiesz, myśmy na to patrzyli, cieszyli się, bo żeśmy prawie, kurwa, walnęli majstra. Dwa lata później, żeśmy, kurwa, odjebali Puchar Polski i super Puchar Polski, wiesz, no, nikt o tym nie myślał. Ale wtedy Błażej mówił, że ten, kurwa, klub to jest, kurwa, pisany, mimo że wielkie litery, to jest pisany ciekopisem, tak? To jest wszystko, wiesz, na kredytach i tak dalej. I to się gdzieś kurwa zburzyło, a mnie to bolało, bo myśmy ten klub budowali od kurwa Atlasy. I uwierz mi, że wielu ludzi o tym nie pamięta, bo ja pamiętam te zrzutki w A-klasie, tak? Czy w okręgówce, kiedy na przykład po 10, 15, 20, 30 zł się wrzucało w puszkę, żeby kurwa piłkarze mieli na odżywki, tak? Albo ty, odżywki to już było później, żeby mieli na kurwa wodę, tak? Na treningach. Nie? No ale to wiesz, ja to myślałem też z drugiej strony, że nie będzie takiego. Nie wiem, czy może byłem zbyt, kurwa, naiwny, ale myślałem, że takiej aż dużej rozbieżności nie będzie między nami, jako my, ludzie z Gdańska, a jakimś ciałem zewnętrznym, nie? A te drogi się, kurwa, jakoś tak rozeszły. Teraz niby przypudrowali trochę nos kaczmarkiem. Oczywiście, ja tam do Kaczmarka nic nie mam. Na tą chwilę jak najbardziej dobrym punktem jest Wlech i koniec, nie? Ale co ty myślisz, że to nie było pod publiczkę, żeby zamknąć jadaczkę nam? Znaczy, ja się powiem tak, jak dla mnie, to ja bym poprzedniego ten nie wypierdalał, tak? Poprzedniego Kaczmarka. Ja bym wyjebał połowę drużyny, a nie ten nie? No tak, tylko że ty byś wyjebał połowę drużyny, ale tej połowie byś dalej musiał płacić. Trenerowi też, no, to są ciężkie sprawy. No tutaj wybrali tak, że lepiej jednemu płacić, albo jakąś tam odprawę, odszkodowanie jednorazowo jebnąć, a połowę tych, kurwa, darmo zjadów jebanych zostawić, nie? Szkoda. Każdy z tych połowę drużyny z tych darmozjadów wygrałby w sądzie polubownym. Zadałem Mateuszowi Mączkowi w pierwszej części wywiadu z nim, zadałem takie pytanie. Ja powiedziałem, znaczy pytanie, powiedziałem do niego tak, Mati, dla mnie ty jesteś legendą. Nie boli ciebie to, że troszeczkę za szybko nazwali legendą na przykład Flavio? On mi odpowiedział, że jego to nie boli, tak? Na przykład, że Flavio jest legendą, bo w drugiej części powiedział, że Flavio jest tam piłkarsko jest mega dobry. Wiesz, tam technicznie, kurwa, no spoko. Ale on by chciał tylko wiedzieć, czy plecy go naprawdę bolały, czy to było tylko, wiesz, taka zagrywka, nie? Wiesz, ja ci powiem tak. Ja tam gadałem z ludźmi i ja Flavio poważam nawet za to, że za każdym razem karał, kurwa, śledzi. Spoko. Ja mu zawsze oddaję szacunek. Ja uważam, że jemu się należy, ale to nie jest, kurwa, legenda nasza. Nie? To jest bardzo zasłużony zawodnik, ale nie legenda. Nie? Legenda. Wiesz, ja nie wiem, ten świat, kurwa, zaczął zwariować, bo wszystko się tak upraszcza dzisiaj. Legenda,
Legenda to jest wiśnia. Bączek. Bączek, o. To jest legenda Lechi. Ma u mnie, ja powiedziałem, ja nie wiem jak bardzo wielką furtkę, że ja mu mogę wybaczyć. Nie wiem jak wielką jest ta furtka. Ale, no, wiesz, dla mnie to musi być, nie wiem, no, ja nie wiem, kogo można nazwać tak samo, wiesz, lechistą, no. Znaczy, ja powiem tak, Flavio tym swoim zachowaniem, co zrobił wobec Kaczmarka, kurwa, ja mówię wobec Tomasza Kaczmarka, że się nie lubili, tak, nie dogadywali się, zdarza się. Kurwa, to naprawdę się zdarza. Takie sytuacje były w szatni Lechii i w każdym innym klubie piłkarskim, że ktoś się nie dogaduje z trenerem albo innym zawodnikiem. Może tak być. I nawet ten zawodnik, który nie dogaduje się z trenerem, może być bardzo znaczącym i bardzo wartościowym zawodnikiem. Ale kurwa, Marcie, on ogon nie powinien machać psem. Tak? Zgadzam się, tylko że jest, wiesz, jedno wielkie ale. Nawet nie wszyscy zawodnicy doskonale wiedzą, o co tam poszło, nie? My tak samo nie wiemy. Zadałem takie pytanie Mateuszowi już, wiesz, poza nagraniem. Zapytałem go o podziały w szatni. On powiedział krótko. Były, są i będą zawsze. Kwestia jest na ile grup. No właśnie. A tutaj chyba wjechało za dużo grup, tak? No bo powiem ci tak, Flavio to jest bardzo dobry piłkarz. On ma 38 lat, kurwa. Słuchaj, no trzeba mu oddać, że strzelił 100 bramek, że naprawdę zrobił swoje. Bardzo fajnie, że to zrobił. Ja mu naprawdę tego nie zabieram, tak? Tylko że on troszkę spierdolił możliwość bycia jeszcze większym niż będzie teraz po tym wszystkim, co odjebał. No tak, ale powiedz mi tak szczerze, a kogo to wina? To jest nasza wina. Znaczy nasza, no kibiców, bo myśmy, wiesz, no troszeczkę to za daleko poszło. No można mieć szacunek i tak dalej, no ale jak już on słyszy z tej strony, z tej, że on już gwiazda, że już jest, wiesz, w Panteonie, Lech i tak dalej, wiesz. No to urósł piórka, stracił kontrolę nad swoimi hamulcami i poszedł po bandzie, no co? A wiesz czemu urósł? No bo kurwa, nie ma innych piłkarzy. Bo kiedyś na przykład oprócz Flavio był jeszcze jego Piat Marko, byli Wawrzyniak, Wojtkowiak, Sebek Mila, nie wiem, Wolski, Mak, no kurwa, tych piłkarzy było z zajebania. Był Miłosz Krasić, no... Słuchaj, kiedyś ta Lechia była tak napompowana nazwiskami. Sławek Peszko, no kurwa, przecież to było od zajebania nazwisk. Tam, gdzie byś nie spojrzał. Wiesz, no słuchaj, tam, gdzie byś nie spojrzał, od bramki po napastnika tam było pełno. Tak? A teraz kogo mamy? Tak szczerze, najbardziej medialne nazwiska, no to mamy Kuciak, 37 lat. Mamy Michała Nalepę, który ma... 33 chyba, 32, o ile się nie mylę. Słuchaj, lecimy dalej. Mario Malocza, który jest, no, jest, bo jest, tak? Mamy Pietrzaka, który ma 30. Dobra, lecimy do przodu, pomijam młodych. Oprócz, nie wiem, naszego małego wojownika Konrado, który ma chyba tam, dobra, 20 parę lat, ale no, on już przyszedł po tej wielkiej Lechii. Idziemy do przodu, mamy tak, Zwolaka 29-30 lat, mamy Flavio 38 lat, no kurwa, no prosimy, tutaj, a takie gwiazdy, żeby powiedzieć, że oni są gwiazdami, nawet ekstraklasy, no to już nie wymienisz 10. Kiedyś, ja nie mówię kiedyś, na przykład 50 lat temu, mówię kiedyś, 5 lat temu, to byś kurwa miał, zaczynając od Kuciaka, miałeś no... kolejnych przynajmniej 7, no to byli zawodnicy na mega poziomie. No bo nawet tak. patrząc nawet od bramki, no to tak, Kuciak i tak, i tam grali Wojtkowiak, grali Wawrzyniak,
Mieliśmy, nie wiem, Stevena Victoria, który teraz zagrał na mundialu, ale on tam chuje grał w Lechii, tak, ale był malocza, później był Nalepa, był Wolski, no Sławy, no już wiesz, wymieniałem to czynienie, tego było zajebanie, to były piękne kurwa czasy. No było i się zmyło, jak to się mówi, i zostało to, co teraz mamy. Teraz masz Klemensa, kurwa, Steca, którzy kopią się po czole i nic więcej. Ale powiedz mi tak szczerze. I co? I trener, kurwa, tego nie widzi? Obecny? No. Ja nie wiem, na ile obecny trener ma wpływ na tą szatnię. To na chuj. Jak ty byś miał iść do pracy i na nic nie mieć wpływu, no to ja bym wolał zostać w domu. Znaczy ja nie wiem, wiesz, ja nie mówię, że w ogóle, tak? Tylko ja mówię, że nie wiem, czy ten wpływ na tą szatnię jest na tyle decydujący, że oni naprawdę pójdą w ogień, bo mi się wydaje, że tam jest tyle grup, podgrupek, że to jest tak samo jak z naszym klubem. Tak samo tam jest za dużo osób decyzyjnych, żeby rozmawiać z jedną osobą. Tam nie ma kapitana, zastępcy rady drużyny. Tam jest kurwa 50, nie wiem, na 30 piłkarzy jest 28 grup. Podobnie jak w zarządzie, wiesz, tak? No to jest, w takim wiesz, razie może. To jest moja opinia, nie? No to co? To dochodzimy do wniosku, że młody Bobo jest chujnie lechista. Mi się wydaje, że nie. Ja uważam, że on jest lechista, że to jest dobry człowiek na... Każdy lechista by pierdolnął pięścią w stół, w szatni i tyle by było. Owszem. I by ich pognał, kurwa, na górę gradową trenować. Owszem, ale z kim mają rozwiązać ten kontakt? Bo w Lechii, jeżeli chodzi o stron techniczno-kontaktowych, to tak naprawdę nie ma nikogo. No tak, tylko że jest jedno ale. Albo on ma coś do powiedzenia, albo nic. Jeśli ma coś do powiedzenia, to niech nie trenują na Trauguta. Niech biegają po górkach. A to w kontrakcie mają, że oni muszą mieć treningi z piłką? Znaczy, wiesz co, poruszaliśmy ten temat nawet z Bączkiem. Bączek powiedział, że jak się rozstać, to się rozstać. Tak? To znaczy, on to powiedział trochę inaczej, tak, że wtedy, kiedy jego nie chcieli, to musieli, wiesz, no, w 30 stopniach na plusie trenować na Saharze, na Dałguta, tak, no, a można było się rozstać. No. Ja uważam, że ja myślę, że teraz, w tym momencie, oni by się rozstali z dosyć dużą liczbą piłkarzy, tylko brak tych osób decyzyjnych, bo właściciel klubu, czyli Adam Andziara, mieszka chyba, nie wiem, na Teneryfie, czy gdzieś tam w Hiszpanii, zajmuje się deweloperką, tak? Jego bardziej interesuje, czy kolejne mieszkanie ma mieć dwie, czy trzy, czy cztery sypialnie, niż kurwa to, co się dzieje w Gdańsku. Oni mieli sprzedać ten klub, a nie sprzedali go tylko i wyłącznie dlatego, że Adam Mandziara się po prostu, kurwa, pojawił pół godziny za późno, no. To wiesz, no, tak wyglądało przejęcie klubu. Przecież Adam Mandziara nie byłby właścicielem. Jest tylko i wyłącznie właścicielem klubu Lechia Gdańsk, tylko i wyłącznie dlatego, że spóźnił się chyba 30-40 minut na spotkanie. Wiesz, ja kiedyś powiedziałem do kumpli, powiedziałem, są trzy rzeczy. Mhm. Tych właścicieli nie było, my byliśmy. Ci właściciele są, my jesteśmy. Tych właścicieli nie będzie, my będziemy. Także to się nic nie zmieni. Obojętnie, kto by nie był właścicielem. Mhm. Ja mam Lechię w sercu. Ja mam, wiesz, ja jak to się mówi, Lechia wyssałem razem z mlekiem matki. Bo moja mama świętej pamięci biegała w Lechii jeszcze w 50-tych latach. Także wiesz. No dobra, ale co? Ja czy ktoś będzie właścicielem, czy ktoś będzie właścicielem takim, czy takim? Ja i tak jestem lechistą i to nic nie zmieni, nie?
Słuchaj, lubię ciebie, więc ci nie wbiję tej szpilki, ale chciałem przez chwilę się odnieść do tego, że powiedziałeś na przykład, że nie będziesz chodził na Lechię, dopóki Mondziale jest właścicielem, nie? Znaczy, że nie, bo to nie chodziło mi o to. Ja powiedziałem, kiedyś Marcinowi, nie wiem. Ale właśnie, wiesz co, odpowiedz na to, bo jak ktoś słucha nas od początku, nie? To wiesz co, to wywoła sobie to, co powiedziałeś i w tym momencie wróci do tego. I właśnie, słuchaj, ja mam do ciebie bardzo duży szacunek, bo ja wiem, od którego momentu i kiedy zaczynałeś. Ale ja to wiem, ale nie każdy, kto nas słucha, ma taki pogląd. Dlatego idealnie odnieś się do tego teraz, żeby nikt nigdy później nie zadawał głupich pytań. Ja tylko mogę powiedzieć jedno. Jeśli ktoś, ktokolwiek, który będzie chciał iść na Lechię, zobaczyć mecz, czy kibicować, czy zobaczyć atmosferę, bardzo serdecznie zapraszam. Niech jak najwięcej ludzi chodzi, młodych, niech zaczynają, niech się nie boją pytać starszych i tak dalej. Niech kupują szaliki, czapki, koszulki i tak dalej. Ja powiedziałem jedno, ja Lechii nie opuszczę. Nigdy. Choćby była w największych tarapatach. Ja będę jeździł tylko na wyjazdy. Na wyjazdy, tylko na wyjazdy. Bo nawet były możliwości, żebym przyszedł na Rapid i tak dalej w Gdańsku. Ale nie, wiesz, tak samo jak z tą Macedonią. Ja wolałem jechać do Macedonii, tam pokibicować Lechii, nie na menaż, bo ja alkoholu nie piję, mam wyjebane, dosyć się napiłem już alkoholu w życiu, ale ja jechałem tam, bo Lechia grała, rozumiesz? Dlatego to nie jest tak. Ja naprawdę zachęcam każdego młodego, który by chciał zacząć kibicować Lechii, o to, żeby zaczęli kibicować Lechii, tyle no. Znaczy wiesz, ja myślę, żeby ci, którzy naprawdę chcą, żeby ruszyli dupę, tak? Ja mówię to o osobach młodszych, żeby oni, wiesz, wyszli z telefonów, przenieśli swoje zainteresowanie, tak naprawdę, kurwa, żeby to było rzeczywiste, a nie, kurwa, jakieś lajkowanie, kurwa, postów, czy wklejanie zdjęć. Albo dobra, z drugiej strony, kurwa, róbcie to dalej. Ale tak naprawdę pójdźcie na mecz, pójdźcie kurwa na stadion. Ja pamiętam, kiedy stadion Lechii wyglądał kurwa naprawdę jak ofiara bombardowania, tak? To był kurwa stadion, na którym były kurwa trzy ławki i to jeszcze na czterech kurwa różnych trybunach, tak? Kiedy kurwa połamane krzesełka były na tej części centralnej na Tałgutta, kiedy wiesz tam cała pseudohonorowa, tak? Te, bo no. Kiedy tam były jakieś, wiesz, połamane takie krzesełka, pamiętasz to? Takie wiesz, pamięta, no jasne, wiesz no. Takie krzesełka, kurwa, wiesz, jak nocniki, kurwa, były i to było, no, bo one tak wyglądały, kurwa, to były takie, wiesz, kurwa, ani tam dupy usadzić, wiesz, ani się oprzeć, kurwa, wiesz, to oparcie miało 5 centymetrów i to było tak, i to było, kurwa, było jak nie było, wszędzie gdzie były ławki, kurwa, i to trzeba było 3 gazety podłożyć, żeby usiąść, kurwa, tak, no ja pamiętam takie czasy, to, wiesz, i to są nasze czasy, kiedy myśmy chodzili na Lechię, na Tałgutta, kiedy tam szatnie wyglądały tak, że, nie wiem, każdy z nas w podstawówce miał lepszą szatnię, kurwa, niż to, co nie, i niż to, co ja się na nawet, piłkarze, nie? Wiesz, ja się nawet cieszę, że ty robisz taki podcast, taki program, bo ja też, bo ja każdy podcast twój słucham i ja się cieszę, że trochę tych ludzi jednak, wiesz, łyka to, są ciekawi, bo obchodzą w to, nie? I ja się cieszę, że na przykład inne, wiesz, inni emigranci się odzywają, że coś się ruszyło teraz. Cieszę się, że dzielnicowe, wiesz, jako w Gdańsku dzielnice, wiesz, się ruszyły i tak dalej, nie? Ja to popieram, no zajebiście jest, bo nareszcie to się rusza. I wiesz, ja teraz też wychodzę z takiego założenia, że Lechia to my.
Właśnie dlatego ja to robię, bo tak naprawdę 10-15 lat temu, załóżmy przy tych możliwościach technicznych, tak, wiesz, ja mówię teraz o internecie, o mediach społecznościowych, ja, wiesz, kto nigdy by nie potrzebował tego, co my robimy teraz. Bo tak naprawdę to wszystko działało, wiesz, kibice byli, kibice się dogadywali, jeździli, byli, tak. Teraz troszkę trzeba zachęcić, wiesz, niektórych ludzi, przypomnieć o sobie, wiesz, no. My możemy robić to na przykład z imigracji, że możemy się odzywać do ludzi, możemy opowiadać, możemy zachęcić, możemy powiedzieć dla kogoś młodszego od nas o 10, 15, 20, 25 lat, możemy opowiedzieć o czymś, co jest dla niego kurwa czystą abstrakcją, a dla nas to było czystym, zwykłym kibicowskim wyzwaniem. Przecież ja pamiętam sytuację, jak czasami z wyjazdów policja nas wypierdalała, wiesz, no, kurwa, w szczerym polu nas wysadzali, kurwa, nie wiem, wiesz, z dużej suki nas wyrzucali, a do przystanku na najbliższego naklejkę trzeba było iść 3-4 kilometry, czy 5, czy 7, kurwa, w deszczu, tak? No to wiesz, i były takie czasy, nie? Ale wiesz, ja też, wiesz, się cieszę, bo ja bym naprawdę był szczęśliwy, żebyś ciągnął te programy, żebyś zapraszał ludzi do rozmów i tak dalej, i zobaczyć, że będzie więcej wyświetleń, więcej będzie takich wskazówek, że coś się rusza, bo to też nie jest tak, że jak ja powiedziałem tam o manciarze parę słów i tak dalej, i ja mam wyjebane. Nie tędy droga, nie. Ale ty swoje wyjeździłeś, ty swoje zrobiłeś, ty masz prawo komentować. Ja uważam, że ty masz prawo komentować i negować. Ja to mówię szczerze, ja zabraniam kurwa wycierania gęby tytułem kurwa nie pójdę na Lechii, dopóki jest mandziara, komuś, kto ma 20-25 lat, a na przykład na Lechii był 5-6 razy. Bo ja mam kurwa więcej wyjazdów zrobionych od 2000, nie wiem, od 99 do kurwa 2001, niż kurwa niektórzy ludzie mieli kurwa zrobione przez całe życie. Ale więc to wiesz, to jest też na takiej zasadzie, że jakby ktoś mi powiedział takie coś, że ja nie pójdę, dopóki jest mandziara, no to ja bym go wyśmiał. Mhm. Bo tak jak ty mówisz, ale to też niech to nie brzmi tak, że ja jestem stary lechista i tak dalej i ja mam prawo. Nie. Po prostu ludzie w swoim życiu mają jakieś tam postanowienie i albo się tego trzymają, albo nie. No ja miałem takie postanowienie i się tego trzymam. No Jezus Maria, no nic się takiego nie stało. Ja jestem wychowany na Traugutta, dwa razy byłem na pokolenia Lechii Gdańsk, dwa razy tylko byłem na meczu, na nowej arenie i powiedziałem więcej nie będę, dziękuję i tak dalej. No wiesz, kuple mieli do mnie żal. Mówią, no kurwa, Czarny na wyjazdy po 1800-2000 kilometrów jeździsz, na tą nową arenę nie chcesz iść. Ja powiedziałem nie, bo nie, no i tyle, no Jezu. Nowe miejsce to jest pokolenie Lechii Gdańsk, nie? No, ale wiesz, ja ci powiem szczerze, jeszcze raz powtarzam, to nie jest tak, że ja mam kogoś namawiać czy coś, żeby nie chodzili. Właśnie odwrotnie, niech zaczynają, niech chodzą i tak dalej. Bo wiesz, to jest tylko, wiesz, to jest tylko i wyłącznie moja sprawa, moja jako prywatna moja, no. Ale ja uważam, że powinniśmy zarazić ludzi, bo my tutaj poruszamy kwestie, których tak naprawdę nie usłyszysz na YouTubie, wiesz, tego nie będzie, tak? To, o czym my rozmawiamy, to się może gdzieś pojawić, gdzieś tam w archiwach, na przykład lechia.pl, tak? Wiesz, no, kiedy są jakieś tam relacje kibicowskie, kiedy są rzeczy, na których myśmy się wychowali, czy na których żeśmy się wzorowali, tworzyli, czy do których żeśmy się odnosili. Teraz tego nie ma, teraz są, wiesz, nie wiem, posty, zdjęcia, kopiuj, tak, wklej, ale wiesz, tak. jak my jakichś dwóch małolatów namówimy, żeby poszli na mecz, załapią tą atmosferę i tak dalej, może następnym razem pojadą na wyjazd, załapią tą zajawkę i będą jeździć. Mój syn, ja go wziąłem, on miał 10 lat, ja go wziąłem na wyjazd, łyknął to jak pelikan,
taki był zajarany, że później ja się nie mogłem odgonić od niego. Ja już sam na wyjazdy nie mogłem jeździć, tylko jego musiałem brać. Pamiętam to. Pamiętam, jak ja zaczynałem chodzić gdzieś na Lechię. Na początku jeszcze tam z moimi znajomymi w moim wieku. Później się zaczęło poznawać kogoś, kto był starszy. Później, jak żeśmy wracali na przykład tramwajem z powrotem na Przymorze, to wyglądało to w ten sposób, że już ci starsi mnie gdzieś kojarzyli, że też byłem na meczu. Wsiadałem z powrotem z tego samego przystanku. Na kolejny mecz na przykład jechaliśmy też razem z Chłopskiej. No i później też tam musiałem zapytać, tak, czy mogę jechać na wyjazd, no bo chciałbym. Myślałem, wiesz, no czułem się jak kurwa pozwolenie, jakbym prosił o pozwolenie ojca, tak, gdzieś tam. No było szybko, chłopaczek, jedziesz z nami. Szybko, wiesz, wytłumaczyli, pokazali. To były piękne czasy. Były piękne czasy. Ale ja ci powiem tak szczerze, że jakoś ja nie wiem, może ja to inaczej odbieram, ale kiedyś i dzisiaj to dla mnie nie ma różnicy, wiesz, bo ja mam takie mniemanie, że my jesteśmy jako Lechia, jako rodzina. Ja tam nigdy nie odbierałem czegoś takiego, no tam jak jakiś małolat był pijany i się opierał o mnie, to tam wiesz, człowiek machał tylko ręką, nic więcej, nie? Ale wyjazd to jest dla mnie jakieś takie integracja już tak naprawdę, wiesz. Bardziej wiesz co, taka... Powiem taka... Nie chcę tutaj trochę nadużywać tego słowa, ale z tych relacji, które mam i tam gdzieś gadam ze swoimi kolegami, tak jak powiedziałeś, że to jest rodzina, ty to powiedziałeś w takiej dobrej kwestii, wiesz, że to jest rodzina, że to jest fajnie. Ja troszeczkę to przeniosę, że na taką troszkę złą kwestię, że minęły lata, a dalej zostają ci sami ludzie, tak? Co nie jest coś może finalnie złego, ale kurwa brak tej świeżej krwi, która jeszcze przed pandemią dosyć była prężna, tak? I brakuje tego i to jest, wiesz, no fajnie, że są ci ludzie, którzy są zawsze, ale brakuje tych młodych, nowych. Wiesz, ja ci powiem, bo oni są, zrobili się wygodni. Tak, podobnie Filip Kłos jeszcze o tym mówił, że ludzie lubią sobie, wiesz, w telewizji obejrzeć, nie? Tak, w telewizji albo... Ja zauważyłem też taką tendencję, że jak wyjazd był do Warszawy ogłoszony, że wszyscy jedziemy autokarami, to powiem ci szczerze, że ta młodzież nie była tak zadowolona. Albo kurwa ciasno, albo to, albo Wi-Fi nie ma, albo to, albo... Wiesz, to jest też takie z drugiej strony, nie? Tylko, że jest taka prawda, że ci, co chcą, to nieważne jak, nieważne czym, mają po prostu być. Taka jest prawda, nie? Słuchaj, no i to będzie idealna puenta, nie? Myślę, że to... Słuchaj, zasialiśmy takie małe ziarenko. Myślę, że to będą idealne podwaliny do naszej kolejnej rozmowy. Mam nadzieję, że w tygodniu uda się nam połączyć jeszcze z Bartkiem i wtedy już tak troszeczkę bardziej szczegółowo powspominamy jakieś, wiesz, jakieś wyjazdy, tak, jakieś, wiesz, spotkania. Chciałbym tutaj z tobą też... No, wiesz, chciałbym, bo tutaj też Bartek powiedział, że ma kilka wspomnień z dwóch czy trzech wyjazdów, gdzie tam chcemy ciebie zaczepić, wiesz, o czymś pogadać. Myślę, że to jest idealny moment, żeby zaprosić tutaj, wiesz, do kolejnej naszej odsłony, która mam nadzieję, że się odbędzie na przestrzeni kolejnych paru dni, wiem. Mam nadzieję, że jasne. Się piszesz. Jasne, nie ma problemu z miłą chęcią i wiesz, o Jezu, jest jeszcze taki temat rzeka. No, Lechia temat rzeka, no wiesz, no, oprócz emigracji trzeba będzie jeszcze wspomnieć, wiesz, o podróże małe i duże, tak, czyli wyjazd na przykład 20, 15 i nawet i 30 lat temu, tak, wiesz, co kto pamięta, co kto wspomina, tak, no, trzeba o tym gadać, no, słuchaj, szczególnie, że w obecnych realiach to, co my przedstawiamy, to, co było 20 lat temu, czyli dla nas nie tak daleko, to jest kurwa prehistoria dla kogoś, kto może nas wysłuchać, a ma 18 lat teraz, nie? Bo jak my komuś powiemy, że wiesz, że na przykład jechało się w 10 osób autobusem i kanałów się wykopało, tak?
Wiesz, no i ktoś co może teraz tego nie wyobrażać. Nie? No dokładnie, ale... tylko że wiesz, ja zawsze mówię takie jedno ale. Ja wcale nie jestem lepszy od tego, który ma jeden czy dwa wyjazdy. Wcale. Absolutnie, absolutnie, wiesz, ale to chodzi o przedstawienie tego, co było kiedyś. Nie? Bo powiem tak, gdybyśmy teraz zaczynali, to pewnie za 10-15 lat byśmy też mieli o czym opowiadać. Nie? Ale przenieśmy się do tego, wiesz, jak my to wspominamy wcześniej, bo to kurwa, mówmy się, to były inne czasy, tak? To wiesz, no, były inne czasy, no, kamery, które były, to były kamery telewizyjne, czy gdzieś tam, nie wiadomo, wiesz, jakieś jedne jednostki policyjne, teraz to wszystko jest gdzieś tam monitorowane i to też to inaczej wygląda. Było inaczej? Było wiesz, inaczej? Trzeba o tym wspomnieć. Tym bardziej, że my wiemy, my znamy atmosfery z meczów, czy to u siebie, czy wyjazdowe, że nigdy człowiek nie ogarnie tego przed telewizorem albo przed laptopem, przed telefonem, to, co się dzieje na trybunach. Dokładnie. Tutaj będę chciał... Jest... To właśnie o tym tak sobie myślę, że jak porozmawiamy, jeszcze połączymy się z Bartkiem, wiesz, nawiniemy o jakichś na przykład, nie wiem, meczach derbowych, chociażby wyjazd na Eastmonda w 96 albo 7, kiedy to było, wiesz, kiedy tam na ówczesnych, teraz obecnych kortach tenisowych, kiedy tam były takie też te piękne wyprawy, kiedy tam prawie pół Gdyni było przekopane. No, to były piękne czasy. Wiesz co, ja pierwszy raz widziałem tak szybkiego człowieka, jakim był Śledź przede mną. On to pobił rekord świata w bieganiu. Ale mówisz o tym, o meczu w 97-8? Nie. Jeszcze szybciej. Mówię jeszcze. O zdobyciu górki. Czyli 83 rok. I to jest piękne. A tam były, ale tak tylko szybciutko, żeby tutaj, wiesz, mało, wiesz, przybliżyć na początek. Tam chyba po zdobyciu górki były chyba dwie czy trzy chyba próby odbicia jej, nie? Tak, myśmy jako małolaci musieliśmy stać troszeczkę wycofani w lesie, na samej górze, żeby od strony morza te właśnie ponowne ataki ich nie udały się. Ja w meczu prawie mało co oglądałem, powiem ci szczerze, bo myśmy byli oddelegowani właśnie, żeby tam stać i pilnować. No tam mecz nie był najważniejszy, tam wiesz. Najważniejszy wtedy to był wynik na trybunach. No. Ale słuchaj, jakby tam mecz, jakby mnie interesował futbol, to bym został piłkarzem, tak? Dokładnie, dokładnie. Wiesz. Tutaj, to były wyższe ceny, tak? I o tym właśnie chcę porozmawiać do następnej naszej rozmowy. Albo zaproszę Bartka, albo połączymy się z Filipem Kłosem, żeby pospominać te czasy, bo Filip też tam był, no i to trzeba będzie to, wiesz, przypomnieć, no bo takie, słuchaj, każdy wie, że górka była zdobyta, każdy wie, że coś tam się działo, ale tak naprawdę z osób, które tam były i z ich wrażeń, przedstawić to teraz po tych 30, prawie 40 latach, to będzie coś ciekawego. No, rzecz niebywała, nie? A szczególnie, że już jest przedawnienie w tych sprawach, to już można mówić otwarcie, nie? A tam wiesz, jak ludzie pluli na nas z okien, to tam mieliśmy na to wywalone, nie? I o tym też mało kto wie. Tak? No, to tak wiesz. Nie. Ci, co wiesz, byli, to wiedzą, co i jak, nie? Dokładnie, no, ci, co byli, tak, no, ale wiesz, jeszcze było, no. Jest grono ludzi, którzy o tym czytają, nie? A tam. Czytają i później sobie jakieś tam, wiesz, teorie nabijają, wiesz, jak to się mówi, nie? Ja tam mam wywalone. Tam, gdzie ja byłem, to ja wiem, są świadkowie na to, bo mamy taką samą, wiesz, opinię na wszystko i tyle, nie? Ale póki co to najważniejsze to, że cieszy mnie to, że rusza się
ruch kibicowski na nowo. Musi być. I właśnie po to jesteśmy. Opowiadajmy, wspominajmy. Powiedz tak, nawet jeżeli jedna osoba dzięki temu przyjdzie więcej na trybuny, to jest szansa, że ta jedna osoba weźmie później ze sobą kogoś i z powrotem to się wszystko odrodzi. Tak? Na to liczymy i do tego dążymy. Ja wiem, że Lechia nie zginie, ale musimy czasami troszeczkę pomóc, wiesz, sami od siebie zrobić taki mały kroczek, czy dać komuś możliwość, żeby ponownie do nas wrócił, bo poruszamy te ciekawe historie, tak? Słuchaj, no dzisiaj rozmawiam z tobą, wcześniej rozmawiałem z Bączkiem, wcześniej rozmawiałem z Filipem. To są ludzie bardzo, wiesz, związani, wszyscy jesteśmy z Lechią i tego, kurwa, nie przeczytasz, kurwa, na Facebooku, czy nie wyszukasz, kurwa, w necie, tak? Bo to no są tak. Rzeczy... To są rzeczy, które wiesz, to są rzeczy od nas dla nas, tak? I tu można powiedzieć o wszystkim. No. Ja ci powiem tak, gdybym ja za czasów mojej młodości, no oczywiście nie miałem takiej możliwości, no bo nie, technicznie nie istniały one, ale gdybym miał, to ja bym siedział i słuchał też cały czas o tym. Słuchaj, nie ma co przeciągać. Dziękuję ci pięknie za dzisiaj. Ja również dziękuję. Musimy się koniecznie połączyć niedługo w tygodniu. Mamy dużo tutaj sytuacji do opowiedzenia. Jeszcze nie wiem, kto do nas dołączy, ale musimy troszeczkę opowiedzieć, trochę zachęcić. To było tak tylko i wyłącznie taka nasza przekąska jakby, nie? Z tego wszystkiego. No i dobra. Dziękuję ci bardzo za dzisiaj. A my swoje. Dziękuję również. A my swoje. Lechia ponad wszystko.